Witam Was, kochani, w mojej kuchni. Dzisiaj było fajne, pyszne ciasto, zaś takie i bardzo szybkie. Szybsze jak te, co poprzednio robiłam od tego Milky Way. Dzisiaj mam śnieżny puch. No, a pomysł mi dała na to ciasto pani z kasy. Uda mi go do Kasia. Jadłaś to ciasto, bardzo, bardzo dobre, musisz spróbować. No, to jest ciasto bez pieczenia na herbatnikach. No i bardzo szybko się robi. No, trzeba czekać na tę galaretkę, zacznie tężyć. No, ale to już możecie przed przygotować prędzej, nie na przykład rano, jakbyście chcieli na kawę. No, okej, okay, dobra. Przepis oczywiście wyszukałam z internetu, bo już jest dużo takich przepisów. Ciasto już jest znane niektórym. Wiem, jak smakuje, no dobra. No, to teraz wam pokazuję, co potrzebujemy. Moi kochani, tu są następujące składniki na nasz śnieżny puch. I dumo tak, oczywiście będziemy potrzebować na spód herbatniki, no normalnie dość zwykłe nojtunse herbatniki bez marki, idzie w zasadzie kupić w każdym sklepie, to będzie na dno. No, potem będziemy potrzebować warstwa drugą, 500 g syrka twarogu ze wiaderka, taki do serników, co się używał, drobno zmielony, bardzo fajnie taki, bo zawsze to używał do serników, jak robię, jak piekam i jak robię serniki na zimno. No, w Niemcach to jest quark, Speisequark, Magerquark, i tu miała 20% tłuszczu, także no, no i tuńcy. Potem bym podawał 300 g, 300 ml śmietany kremówki, ja tu moją bardzo zimno już, wychłodzoną. No i tu miała ta z kartonika, jak się ją richtig dobrze wychłodzi, trochę do zamrażalki da na krótko, na parę godzin, żeby się fajnie schodziło, to ona się taką gęstą zrobi, ale no, ubije się. Potem bym porwać cukier puder, ja tu miała, no, 4 łyżeczki pisało w przepisie, ja tu mu 3 łyżki, więcej cukru pudru nie ma, no. Ale wiem, że można sobie normalny cukier puder, normalny cukier się idzie zmielić i wtedy będzie cukier puder, ale nie chce mi się zazgniło zechę. Potem będziemy potrzebować dwie galaretki cytrynowe. Te galaretki rozpuścimy w 500 ml wrzątku, wychłodzimy to i ja już to zrobiła ta czynność, czyli mi się chłodzi galaretka w lodówce. Ona nie ma być sztywną, ale to potem powiem. No jak już będzie co do tego. No, okej, dwie galaretki. Potem dwie łyżeczki cukru waniliowego. Ja nie mam cukru waniliowego. Ja mam tutaj taką pastę waniliową, także się do troszkę łyżeczki, tak, gdzieś pół łyżeczki się do tej pasty waniliowej. Jak macie cukier waniliowy, to dajcie dwie łyżeczki. To się odłoża trochę na bok. Potem bym tutaj. Potem na górę. Będziemy potrzebować posypkę taką ze kokos raszpli, ze wiórek kokosowych. Tu mu 100 g wiórek kokosowych. Tu mu jedna duża łyżka masła i tu dwie łyżki cukru normalnego. I to się odłoża na bok. To będziemy potrzebować na sam koniec. Napiec się to tu. Bo my to będziemy smażyć na patelni. Galaretka się już rozpuściła, jak go dała. Zaraz go tu pokażam. Nazwa mi tu widać nie może być. Nowe przepisy, artykuł 13. Nie mogę pokazywać nazwy. Ok, co teraz no, musimy zrobić? Ubija się śmietana kremówka ze cukrem. No, zaczynam trochę ubijać. Ubija się ta śmietana ze cukrem. I jak śmietana będzie ubita, to będziemy pomału dodawać ten syrek. Jest ta śmietana i pomału dodawać ten cukier, puder. Moja śmietana już się ubita, tak się ubiła. No trochę jest je płynna, ale ja nie chcę jej przebić, ja będę teraz dodawać po łyżce tego syrka i będę dalej mieszać. Także ona się jeszcze ubije. Ok, tu dwie łyżki. I będę dalej ubijać. Aż mi się skończy ten syrek. Tu mi się
teraz tutaj, czekajcie. Teraz się tu doda tą ostatnią łyżkę, dosię tutaj waniliowej pasty. Czekajcie. To tak, no, żeby była nutka wanilii do tego, no. Chodzi o to. Wydajcie te cukry, jak macie cukry, czekajcie, muszę się umyć. I to teraz wymiesą i potem będziemy dodawać nasza galaretka. Kochani, syrek ubity ze śmietaną, fajnie wyłonacony. I to była moja galaretka, rozpuszczono już. Czekajcie, aha, ona jest wychłodzona, ona jest zimną, ale jeszcze tak nie tężeje. No tak trochę, już się tak trochę gęsto już robi. I teraz będę tu pomału wlewać do tego i dalej mieszać. I oto włożę na trochę do lodówki, aż mi to stężeje. No już długo, da, przepis nie mój, tam pisało zimną galaretka w lodzie do tego, ale nie pisało tężejąco. Także widzicie, to mi jest za płynne i oto włożę do lodówki, aż mi to zacznie tężyć. Co chwila bana zaglądać tutaj i mieszać, żeby się takie grudki nie zrobiły. A potem jak mi to fajnie tak troszkę zacznie tężyć już, to wyleję na te herbatniki. No, bo teraz jakby wylała, to by było może trochę za płynne. Tak, gdzie jeszcze muszę to fajnie wymieszać to. Tak myślałam, że mi się tak zrobi, że to będzie za płynne, ale... Dobra, do lodówki. Tak gdzieś na pół godziny, po pół godziny to obejrzę, a potem przywoz do wóz, przyda, jak już tak daleko baję. Kochani, ja się tu teraz na blacha było za te herbatniki. Rozmiar je chyba 21 na 32 albo 32 na 21, nie wiem dokładnie. Czekajcie. Myślę, że mi tak wyjdzie 15, 3, 4, 5, 6, 18 keksów mi tak wyjdzie. Oczywiście możecie to zrobić w okrągłej formie 26 albo 28, ale wtedy on będzie wysoki uboż, no ale też będzie dobry, nie taki wysoki. Ok, ja zrobię w takiej kwadratowej, fajnej. Blacha wyłożono i teraz możemy wlać nas. Kochani, tak po 20 minutach, no tak po 15 minutach zajrzała, muszę czytać wasze komentarze na Facebooku pod zdjęcie, co było wysłałam tam. No, zaczął mi to gęstnieć, już się to fajnie pomieszała i teraz zaś po 15 minutach, no 10-15 minutach tak się to fajnie zrobiło. I teraz to wyleję na te keksy. I jak to wyleję na te keksy, to chodzi zaś do lodówki, aż to trochę stężeje zaś i potem te możemy dać te wiórki kokosowe. I potem jak te wiórki kokosowe na to wciepniemy, to musimy czekać, no a tak przez całą noc, no lepiej nie, aż te ciasto przejdzie z makuma i będzie dobre. Ja bym taki ukroja to dopiero jutro, na drugi dzień i wam powiem, czy dobre jest. No te ciasto nie baje takie wysokie, nie jak się, jak tutaj widzicie. Może będzie mieć mniejszą blask, czekajcie. Może jak będzie mieć mniejszą blaska, blacha, to będziecie mieć wysokie. Ale myślę, że to też będzie takie dobre. No. A na okrągłej to będziecie mieć tak rychtig wysokie. Czekajcie. Żeby wszystko równo było. Począć. Kamera ma opryskaną, widzicie tutaj? Tutaj jest brudne. Dobra, muszę to wyczyścić potem. Dobra, teraz to do lodówki dom. A tak potem po dwóch godzinach, albo może jutro rano obejrzę, jak to się będzie trzymać. Jak nie zapomnę, posuję tymi wiórkoma kokosowymi. No. I to by było na tyle na razie. Kochani, ciasto mi się słodzi, tu się patelnia teraz rozłoza, rozgrzeja się, to się tak, czekajcie, łyżka masła, roztopia się to, jak się roztopi, to wsypia ten cukier i te wiórki kokosowe i to bana tak lekko praży, tak żeby się lekko zabrązowiły, żeby się ten kolor taki lekko złoty zrobił, ale nie spolcie tego, YouTube na cały czas przy stoła, na niewielkim ogniu, żeby mu się to nie spoliło, no bo jak się spoli, to nie będzie fajnie wyglądać. No, sami wiecie.
No a potem to zostawić do wychłodzenia. Te wiórki kokosowe i tak muszą przyjść dopiero na to ciasto. Jak to ciasto będzie takie lekko stężone, ten nasz sernik. Ja to na razie rozgrzeję na 900 na największym ogniu, żeby mi się to SMS dostało. Ok, wciepnę te masło i te wiórki i będę tak długo mieszać, tak długo zmiesza się pod ten ogień, aż mi się te wiórki zrobią takie lekko złote. Ja to patelnie nie napiecić. Ok, kochani, moje wiórki nabrały takiego fajnego złotego koloru, no taki lekko złoty. Ja to już wyłączam, ja to już wyłączam, ściągnę ta patelnia, ale te wiórki jeszcze zostawiam w tej patelni, żeby jeszcze troszeczkę koloru pobrały, dobrały. Wiecie, o co chodzi, nie? No, ale tak obejrzysz nich, tak za 2 minutki, co się to nie poli, nie? Teraz jakby było za bardzo ciemne, to weźcie to ściągnijcie, bo patelnia może być jeszcze gorąco. To zależy, jaką patelnia jest. I ona taką tanią, ona mi zaraz może wystygnąć, a jak macie jakąś dobrą patelnię, bo niektóre patelnie mogą trzymać długo, ten spód może długo gorące trzymać, nie? Wiecie, o co chodzi, ten spód może być długo gorący, także musicie uważać na to. No. Tak, żeby był on taki no, lekko złoty kolor. Ok. Kochani, już ta masa zastygła, ja tu miała tak gdzieś godzina, półtorej godziny w lodówce i teraz posypimy te wiórki kokosowe. Tylko się tak troszkę to ubijam. No i do lodówki. I widzimy się jutro. No, ta skorupka, tu ten kokos jednak trochę luźnieje. Mi się zrobił teraz, ale mu się fajnie taką fajną się skorupka zrobiła, pyszną. Już za mnie spróbuję, już wczoraj o 10 na wieczór próbowała. Bardzo pyszne. Ta pianka jest bardzo pyszną. Pianka puch. Bardzo, bardzo pyszne. Czytałam w komentarzach, bo postowałam to na Facebooku, kto tam mnie na Facebooku śledzi. Kasia w mojej kuchni. Moja strona na Facebooku. No, dałam tam zdjęcie i te zdjęcie galaretków cytrynowych i miałam tam w komentarzach, że jednej pani smakuje, czy jednej dziewczynie, nie wiem, smakuje jak ona robi ze galaretku pomarańczową. Także możecie to spróbować z galaretką pomarańczową i to jest bardziej bardzo, bardzo dobre. Też takie odświeżające. No, trzeba kombinować, no. Wysokość tego ciasta to też tak akurat, bardzo fajnie mi wyszła, tak akurat, nie za mało, nie za płasko, nie za wysoko, no widzicie, włosy obcięte. No, ale to jest nie wszystko, jeszcze idę we wtorek do fryzera, żeby tu nic z tyłu się ściąć, bo jednak mi trochę za długo, postarzą mnie ten tył. Dobra, myślę, że mu się podobała ta fryzura, no, ja jeszcze nie do końca zadowolona, ale no musiałam się obciąć, bo już nie miałam z tymi moimi piżoma długimi. Okej, dobra. Myślę, że Wam się filmik podobał. Dzięki wszystkim za komentarze. Za to, żeście ze mną są, to będę w każdym filmie gadać. Dzięki, żeście ze mną są, że mnie oglądacie, za Wasze wsparcie, za fajne komentarze. No i do następnego razu. Cześć! Życzę jeszcze Wam miłej niedzieli, miłego tygodnia. U nas fajnie słońce już wyłazi. Fajnie ciepło mamy. No. Okej. To do następnego razu. Aha, moje ciasto było całą noc w lodówce, żeby nie zapomnieć, no i ta sama bluzka co wczoraj. Żeby ktoś się nie myślał, że robię w ten sam dzień. Ja ją też ubieram nosa, bluzki 2 dni. Pod rząd, jak nie śmierdzą poty, jak nie są zmazane, to nosa 2 dni. Tak, okej, dobra. To do następnego razu. Hej! Tak, teraz ja robię kawałek i się myślę, że za późno dałam może ta posypka z tego kokosu i no dajcie na to, jak to będzie takie trochę jeszcze lejące, nie? No u mnie to było już takie bardziej zastygnięte ta masa serowa, dlatego mi się to nie chce tak jeszcze trzymać albo mocniej uklepać, no ale to w sumie jak tak dotyku to jest takie twardsze,
ta skorupka się zrobiła, no chyba to trzymało, no ale jak się to ciasto kroi, widelce tutaj jak to się roz... jak się dziubnie, to odskakuje, nie odpryskiwał, no. No nie przyjmie się, ale warte. Warte grzechu.